Przegląd rozsady zapylaczy. Po około 3 tygodniach od wysiewu sprawdzamy, jak rosną zapylacze. Naturalnie ja robię to codziennie. I dla mnie praca z rozsadą jest niesamowitym relaksem. Dlatego zawsze dbam o to, żeby ładnie ułożyć rozsady na stole, żeby zapalić świece, by były na stole kwiaty. Zwykle jeszcze gra jakaś bardzo ładna, pasująca do tego klimatu muzyka. Nasze rozsady cały dzień spędzają na zewnątrz, spędzają w inspekcie umiarkowanym. Teraz są troszeczkę chłodniejsze dni, ale mimo wszystko rozsady tam wędrują i już się hartują. I stają się odporne na te wahania temperatur. Jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, no to naturalnie trzyma rozsady w domu. Jakie my tu mamy rośliny, kwiaty, które są ulubionymi naszymi kwiatami, jeżeli chodzi o zapylacze? To sprawdzamy rozsadę kleomę. Kleomę cierniste, zawsze sobie sprawdzam pod lupą. Po 3 tygodniach od wysiewu, jak można by na przykład zrobić takie zbliżenie na ten kwiatek, zresztą wszystkie już wyglądają podobnie, to widać w tej małej roślince miniaturę tego krzewu, który będzie większy ode mnie. Krzewu, który będzie miał prawie, czy nawet nieraz ponad 2 metry wysokości. To wszystko zależy naturalnie od warunków, jakie zapewnimy tej roślinie. To jest kleomę posadzone z naszych własnych nasion, kleomę białe, rozsada 3-tygodniowa. Ona jeszcze nie wymaga pikowania, są to malutkie jeszcze kwiatki, roślinki, więc ja będę pikować rozsady kleomę dopiero w przyszłym tygodniu. W międzyczasie też wysiałam kleomę różowe, chociaż mi się bardziej podoba białe. Gdzie ja mam kleomę białe, kleomę różowe? Gdzieś tutaj jest, zaraz zobaczymy. Tu jest pomidorek. O, kleomę różowe. Ono zostało wysiane tydzień temu, dopiero ma takie swoje pierwsze, dopiero nasionka wypuszczają. I teraz ważne jest, że te małe roślinki wyciągają się zawsze w kierunku światła, więc ja jak zobaczę, że są wyciągnięte w jedną stronę, to po prostu przekręcam o 180 stopni pojemniczek i one teraz w drugą stronę będą się kierowały. Naturalnie mogłoby to być jeszcze wyżej, żeby nic tutaj nie ograniczało dostępu światła, ale za chwilę do rozsadnika powędrują te pojemniczki i nie będzie problemu. Czyli kleomę zapowiada się pięknie. Kleomę jest składnikiem gildii trzech sióstr, a w zasadzie jest to czwarta siostra, czyli grządki, w której rośnie słonecznik jako podpora do fasolitycznej. Ziemia jest wyściełana przez liście dyni i przez owoce dyni i właśnie te piękne, wielkie kleomy przyciągają zapylacze i też cieszą nasze oko, bo wygląda to przepięknie. W tym roku, ponieważ jesteśmy zauroczeni tymi pięknymi kwiatami, rozsady jest więcej i w każdym dostępnym miejscu, na działce, jak i tu wokół domu, będą kleomy. Kolejna ważna dla nas roślina to jest żmijowiec i tu mamy żmijowiec też 3 tygodnie po wysianiu. Sprawdzamy, czy ma dobrą łodyżkę, listki, czy nie kładą się nam te roślinki. Tutaj
miejscami mają takie troszeczkę przypalone listki, ponieważ zdarzyło mi się niestety nie dopilnować i w rozsadniku temperatura sięgnęła ponad 50 stopni, ale udało się opanować sytuację. Żmijowce kwitną na kolor biały, różowy, fioletowy i one w zeszłym roku były pięknym dodatkiem w grządce z cukiniami. Przyciągnęły mnóstwo zapylaczy, spowodowały też, że i te cukinie były piękne i zdrowe. Więc tu mamy żmijowce 3-tygodniowe. Natomiast też, ponieważ okazało się, że potrzebujemy większą ilość żmijowców, to tutaj mam żmijowiec tygodniowy, który znowu przez kilka godzin wyciągnął się w kierunku światła, więc obracam po prostu te siewki w drugą stronę i one za kilkanaście minut będą skierowane do okna. One są jeszcze zbyt małe, żeby mogły iść do inspektu albo na dwór, bo teraz mamy bardzo niską temperaturę, ale gdy tylko będzie cieplej, to zaraz powędrują na dwór. Aksamitki. Aksamitki udało mi się tutaj takie posadzić, że one w zasadzie nie będą potrzebowały pikowania. Ta jak rośnie jest zdecydowanym prymusem. To są wszystko aksamitki wysiane 3 tygodnie temu. Różnią się dynamiką wzrostu, bo obok tej pięknej aksamitki jest tutaj taki zupełny dzidziuś. W zasadzie aksamitka, która ma dopiero liścienie. Ale ja jej nie usuwam, dlatego że to, że ona dzisiaj jest słabsza, nie znaczy, że ona będzie brzydszym kwiatem, że ona będzie gorzej rosła. Byłoby mi szkoda wyrwać taką roślinę i wyrzucić. Dlatego właśnie staram się, żeby sadzić te nasiona z precyzją, taką zegarmistrzowską precyzją, pojedynczo, tak jak mi się to właśnie tutaj udało, żeby nie musieć tego przerywać. Czyli aksamitki pięknie też rosną. Mamy kilka rodzajów aksamitek, ale ja specjalnie nie zapisuję, gdzie są posiane jakie aksamitki, ponieważ chcę, żeby były w taki naturalny sposób pomieszane. Tu mamy też z tej rozsady 3-tygodniowej też aksamitki. W zasadzie one jeszcze na razie nie będą pikowane. Tutaj zdarzają się takie, gdzie jedna roślinka jest koło drugiej, widać dwa nasionka do jednego miejsca mi wpadły. Piękna, zdrowa rozsada, znów te szybko wyrosły, tutaj są jakieś opóźnione, ale one wszystko nadrobią. A tutaj mamy te takie drobne aksamitki o drobnych kwiatkach. Natomiast tu są aksamitki dosiane tydzień temu, podobnie jak tutaj. To jest aksamitka tygodniowa, ma tylko liście właściwe. Znów te bidoki się do słońca wychylają, więc muszę je trochę oszukać i zmusić do tego, żeby się poruszały, żeby poćwiczyły troszeczkę. To aksamitki, które pięknie ubarwiały grządki, praktycznie rzecz biorąc ze wszystkim, ale wspaniale komponowały się z kapustami. Cudownie. No i teraz jeszcze cynie. Cynie, 3-tygodniowe cynie. One wymagają pikowania i będę dzisiaj te cynie pikować, ponieważ są duże. Mają fajne takie sprężyste łodygi, sztywne. Tutaj 3-tygodniowa cynia gdzieś się też zapodziała, jakieś opóźnione nasionko, ale ono na pewno będzie rosło też. Piękna będzie z tego cynia. I tu też mamy cynie, wysiane w tym samym terminie, ale troszeczkę słabiej rosną. Ja je mimo wszystko dzisiaj przepikuję każdą do osobnego pojemniczka. I jeszcze jeden kwiatek, to jest portulaka, ale nie warzywna. Portulaka wysiana około 2 tygodni temu. Bardzo małe jeszcze ma te sieweczki. Zaraz zobaczymy.
Każda taka sieweczka ma oprócz liścieni 4, nawet 6 lisków właściwych. To są na razie bardzo drobne roślinki, ale mają też piękne kwiatki. Jeżeli się tak na przykład uda, że w jednej donicy czy w jednym miejscu są te portulaki różnokolorowe, białe, czerwone, żółte, fioletowe, to wygląda naprawdę, naprawdę przepięknie. Przy okazji też wspomnę o portulace warzywnej, która w zeszłym roku była jednym z głównych naszych warzyw, ale w tym roku nie będziemy już jej siać, bo wiem, że ona na pewno sama zadba o to, żeby się rozsiała. Więc to są nasze główne zapylacze. I zastanawialiśmy się, czy będziemy sadzić na naszej działce jakieś kwiaty, takie na przykład astry, czy tego typu, które pięknie wyglądają, ale dla nas one są po prostu, oprócz tego, że są ładne i cieszą oko, są nieprzydatne. Nastawiamy się na te 5 rodzajów zapylaczy. Mamy naturalnie jeszcze werbeny, różne takie, powiedzmy, bardziej dzikie, samowysiewające się, wieloletnie kwiaty. To natomiast są kwiaty jednoroczne, które co roku wysiewamy z wielką przyjemnością, czekając na to, jak będą upiększać grządki i jak będą przyciągać mnóstwo zapylaczy.